te ostatnie wspomaganie demonom się źle skończyło. Ja nic takiego nie pamiętam. Powiem, że nie skończy się też źle dla mnie w żaden sposób, tak wiecznie jeden. To jest Sebastianie. Chyba tak na szybko chcę zerknąć, co my tu właśnie mamy. Mamy... Czy te wszystkie demony mają jeszcze skill do wbicia? Ty tak, a ty ewoluujesz, z tego co pamiętam. Nie jestem przekonany co do ewolucji aniołów, nie aniołów, zawsze z innego prostego powodu. Bo moveset nie zawsze się musi zgadzać między kolejnymi demonami, więc mogę mieć, dajmy na to, nie wiem, archanioła czy innego powera, który będzie miał magiczny moveset, nie mając do niego statystyk, ale zobaczymy jak to będzie wychodzić. Sławę Men ma trochę mało HP-ków, ale to raczej da się obejść. Mam jeden slot w party, więc nie jest źle. Challenge questów nie mamy. Dobra, let's go. Mogę albo zejść tu na dół, albo wejść tutaj. I tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, czyli tutaj nie wejdę, I guess. I przy okazji zniknęły sobie demony, ale to zupełnie inna sprawa. A propos znikania rzeczy, cześć, tak. Au. Au. To nie zaczyna się dobrze. To zdecydowanie nie zaczyna się dobrze, ale jakoś żyjemy. Zany raczej tu nie zadziała to dobrze. Spróbujmy tak. To też nie wyszło to dobrze. Zdążę zaktualizować kompa. To jest osiągnięcie, biorąc pod uwagę jak to zawsze działa. Dobra, zróbmy tak. Weź pas niturę, a ty zbuchuj go. Na, myślałem, że może zabije. Dobra, Asahi może odbywać, jeżeli się żewnie podoba. 2 giga wolnego miejsca przed update'em. No, to brzmi jak przeciętny dzień z moim terminalem w pracy. Gdzie tam też miejsca jest tyle, to... Boże się Boże. Bo szczerze mam jakiś put... Mnie by szlachta, jakbym miał tak mało miejsca. Zan ma! Say no more. Super adwok, zwykle ma na Twitchu. Wow! Znaczy, też mi się zdarza, aczkolwiek na PC-cie dużo mniej. Najgorzej jest chyba jak odpalam sobie rzeczy na telewizorze, gdzie nie ma wiadomo jakiegoś specjalnego Windowsa, bloków i tak dalej. To bardzo często dostaję szwedzkie reklamy z jakiegoś przeklętego powodu. Nie wiem. Anyway. Ja nie widzę powodu, żeby nie wrzucić po prostu Zanny zamiast Zan w takiej sytuacji. Poza tym, że kosztuje oddaj obumany. Ale kto by się przemał takimi debiargami? Na pewno nie ja. Ale muszę, bo też może Zanmy nauczy? To wygląda, jakby mogła się nauczyć Zanmy. Znaczy, nie jestem pewien, czy to Zanma, ale... To może być Mazan równie dobrze. Samą stone. Nice. Pierwszy, drugi. To pierwszy czy drugi? Gdzie tu się schodzi? Właśnie to się wchodzi najwyraźniej. A tutaj pokazuje mi, że... Okej, okay, już mi nie pokazuje, że jest przejście. Pokazywało mi, że jest przejście i się zaczynałem martwić powoli. Ja czegoś nie widzę. A tutaj coś w środku czeka. To nie brzmi bezpiecznie. A dlatego skorzystam z okazji i się najpierw wyzdrowiuję.
To sobie na PE powinien wymienić w takim razie. Bo ona już ma wszystkie skille. A propos skilli. Rzucę muszę za na PE. To może pójść nie tak. Wszystko? Pewnie tak. Power Reaping Spell. Wróć, Archanio Reaping Spell. Zauważyłem Archaniela. Pryncypałki? Oj, tak, tak. Najlepsze walki. Okej, użyjemy zabójczej siły, I guess. You dare draw your blade on us? You have chosen poorly. I will teach you to fear the Lord. Jakbyśmy my tego nie zabili, to oni by to zabili. Your foolishness will be your undoing, and your undoing will be your penance. Ale walka z dwoma bossami naraz i to w dodatku buffującymi się i mającymi pierwszą tu. Ulala. To nie wygląda dobrze. Domyślam się, jak dobrze będzie działał Shibabu, dlatego nawet nie będę próbował. Zan nie działa tak dobrze, jakbym chciał. A buffu? Okej, buffu działa dobrze na Archanioła, o tyle dobrze. Pama tutaj będzie kompletnie bezużyteczna, się spodziewam. Zdziwiłbym się, gdyby była użyteczna. A tak to przynajmniej mogę udawać, że klepię tego, że klepię Archanioła powoli. Używanie mobufu też się badać do odbijania na mojej manie, by the way. I mam wrażenie, że nie powinien tego robić. YOLO! Haha, wiedziałem. Demony są dużo lepsze na początku, jeżeli chodzi o używanie magii, właśnie przez to, że... O mój Boże. Właśnie przez to, że... mają te umiejętności zmniejszające im koszt. Dobra, zacznę używać buffów po stronę Archaniela. Bo raczej nie wyrobię z maną na dłuższą metę, jeżeli będę chciał używać na buffu. A oni i tak mają przydatne leczenie. A mi nie oszukujmy się, te anioły to w dużej mierze takie typowo starotestamentowe anioły. Czy nie chcesz może walnąć jak Kadzi aniołem? To ma dużo sensu, żeby to robić. Ale skoro już o tym wspomniałeś. Tak jest, że nie zaszkodzi. Zresztą na pewno... Okej, okay, rzucił talu Kadzi, I guess. No, nie było to zbyt potężne, ale zawsze coś. O, śmietki, nice. Ale buffo. Zastanawiam się, czy może nie ma buffu, ale... Nie, to razą. Atakuj. Pama na pewno tu nie przejdzie, bo walczymy z aniołami, więc nawet pojmo... Bardzo gigtane. Solidne obrażenia. Tego samego niestety nie mogę powiedzieć o tym, o buffu. Śmirki, śmirki. Nice. Więcej śmirków. Ale to sobie się odemino odbywa. Heatwave będzie bardzo bolał, a ja nie mam przerwego leczenia jeszcze. Nie ukrywam, jest to nieco niefortunne. I też daje mi to bardzo silne podstawy, żeby najpierw się zająć tym Archaniołem. I może jeszcze każę to rzucić. To jest MLF. Okej. Okay. Pozbyłem się Archanioła. Doskonale w czas. Czy mam coś, co będzie odporne na chamę potencjalnie? Odporne. Nie bardzo. Dobra, zostajemy w takim razie z tym, co mamy. Na co on może być podatny? Na gun?
Żebym kurwa wiedział, że nagran. I na modo. Więc gaduję, że żywiołowych słabości nie będzie miał. Takich typowo żywiołowych, goddammit. Ta walka chwilę potrwa w takim razie. Weź pas nim może czura. Jednocześnie mam wrażenie, że kompletnie nie będzie mi się opłacało używać shoota, bo on zadaje mało. I że lepiej mi będzie już po prostu używać jakichś kameków czy innych modostonów. Od razu lepiej. Zio. Wydaje mi się, że będzie odporny na Zio. A i mogę zawsze sprawdzić, jasne, ale... Yep. Pink Spicy zazwyczaj wręcz używają Zio tak generalnie w SMT. Więc tym bardziej nie chciałem sprawdzać. Buff już sprawdzałem, Zan chyba sprawdzałem. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak. Więc on pewnie albo używa Hamy czystej, albo Zan. Albo ataków fizycznych, też jest opcja. A więc chyba pozostanę przy używaniu kameków. Po co się one są? Tak zawsze jak gram, to mam takie... To mam miliard kameków i ich nie używam. No to... To będzie to jedno przejście, kiedy będę używał zasobów, które gra mi daje. Nie wygląda, jakby miała mi się tutaj wtać jakakolwiek większa krzywda już tak naprawdę. Zwłaszcza, że do tego nic jest odpowiedni na Hamę, więc to też raczej mi losowo nie grozi. Tak naprawdę znaczącą częścią problemu w tej walce był ten Arkanio, którego się już pozbyliśmy. Bo jego ataki były dużo silniejsze niż pozostałe. Jedne co to kwestia, że... Team Spade ma dość sporo HP i może potencjalnie leczyć, tak? Modostone. Nice. Zastanawiam się, czy to nie pokazuje po prostu HP-ków? Czy może wejść instakill ze śmirkowatego modu na minibossów? Nie zdziwiłbym się, jakby to drugie, ale ciężko to tak wyczuć, powiedzmy. Czy jeszcze nie ewoluuje? No dobrze. Malek jest. Pewnie tego chleca, kiedy znaleźliśmy wcześniej na samym początku lokacji, ale to ja się znam. To możemy zejść na dół albo wejść na górę. Zapisz. Zobaczmy, gdzie wyląduje. Egad! O, ale to w takim razie lepsze po wyleczeniu się. Welcome. What? 200 maki to nie jest jakoś super tanie, ale też nie powinno być w tym jakiejś wielkiej tragedii. Dobra, zapisz. Nie wbił mnie ostatniego skilla jeszcze, bo nie miałem nawet możliwości przekazywania, więc expimy dalej. Mogę jeszcze zrekrutować jednego demona potencjalnie, więc to jest coś, nad czym mogę się zastanowić. A na razie pobijemy. No bo jeśli nie pobijemy. Cześć Makeda. Tak, jest pomocą. Ale zawsze co jeden demon mniej. Oh boy, to jeden z tych mniej. Rozumiem, rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Bufo. Yep. Chyba wywiało chłopa. Ama! O, też słabość. To, że nie zabiła o dziwo. Chyba to było łatwe akurat. A zaraz będziemy mieli poziom na protagu.
Bardzo mi to odpowiada. On ode mnie uciekał, czy chciał we mnie wbiec i mu się nie udało? Ciężko stwierdzić. Okej, co my tu mamy? Tengu, Azumi... Azumi raczej nie będzie podatny na ten... Nope. Spróbujmy dogadać się z Tengu, może się uda. No nie wiem, ty mi powiedz. Tak, dokładnie tak. Czego ode mnie chcesz? Lifestone, mamy ich dużo. Medycynki, mam ich mniej, ale spoko. Lifestone, spoko. Trochę peków, tak było jak to trochę. No i ten... No i ten go dołączył do drużyny. Ale to jeszcze tylko całą resztę zabić. Gdyby jeszcze ta cała reszta nie była tylko odporna na wszystko, to już w ogóle byłbym tamten. Resist. Tutaj mogę już sprawdzić, na co on jest podatny odporny, tak jak o tym myślę. Oh boy. To się nie skończy dobrze. A co pokaże, to jest dosłownie proszenie się o nietrafienie. Zio. Wow, pomimo skutkaczy nagle zaczęłem trafiać. To mnie akurat mocno zdziwiło. Dużo ekspa, nice. Jak ja dawałem dwa tu i jeszcze jeden tu. Trochę pońców wpadło. I skopa Tengu. Wspaniale, zaiste. Zwłaszcza, że nie mamy już więcej slotów. Oni będą podatni, zgaduję, że na Argy. Przez to, że są kupą wodorostów. Może na Hamę? Jezu, czemu tutaj połowa przeciwników jest na Hamę podatna? Mam takie wrażenie. Oho. Idealnie. Czy powiedzmy tutaj po walce i dlaczego tak? Błagam, powiedzcie, że powiedzmy nie zostaje po walce, będzie mi smutno i przykro. Nie chcę, żeby powiedzmy zostało po walce. Dzięki Bogu za posumudi. Dzięki Bogu za istnienie tej wspaniałej umiejętności. Dobra. Wróćmy tam, gdzie byliśmy, tylko tym razem pójdziemy w drugą stronę. Czytaj do dołu. Piętro minus 3. Tego z tej strony nie otworzę. Monkes? A. To sprytne w takim razie? Chwila. Czy ja jestem ślepy w tej chwili? Coś mi się na plecach rozponowało, to na pewno... Nie, tutaj były te demony. Chyba, że nie wiem, muszę włożyć ten krest tam na początku i to mi jakąś część otworzy dalej. Bo sobie tego nie stwierdziłem. Ale spróbujemy. Bo tak to nie widzę bezpośrednio przejścia. Dobra, zjeżdżamy jeszcze raz, spoko. Możliwe, że takie rzeczy, trzeba najpierw jedną, ona otworzy drugą, ona otworzy trzecią. Zobaczmy. Spróbujmy sejść. No, to nam droga otwiera, więc ma to sens. A, co nas czeka dalej? Aby...
mniej więcej to samo co do tej pory i nic dużo gorszego. Relikwie. O, trzy gwiazdkowe. Nice. A buffo coś się źle skończy raczej. Zresztą samą buffo też nie jakoś wybitnie. Kurwa! To jeden z tych, nie? Nice. To był potężny heal. To jest chyba jedno z najgorszych uczuć, jakie może być, kiedy ten specjalny atak pomocników wchodzi na random encounterach. Bo to nie jest tak, że mamy jakiś wielki wpływ na to, poza tym, że o, skończ walkę szybciej. Ale nie zawsze się da. A są czasem takie walki, jak na przykład ta, w której właśnie jesteśmy, że... Sprawia to wrażenie kompletnie niepotrzebnego. Okej. Okay. Czego się uczysz? Mazan. Zan Mudo Hama. Wyrzucę... Hamę? Popełniłem błąd, prawda? Ja nie popełniłem błędu. To mi na razie starczy. Ale to oznacza, że mogę wrzucić muszu w usparty. I w miejsce muszu wrzucić. Pojedz mi ze skillami. Ty już wszystko masz, ty masz. Aeros jest party, Mothman ma, Napea ma, Mushuwu ma, a Psara wskakuje do party. Nie, czy nie powinienem zbudować się czegoś? Czy też ma sloty zajęte? Kamimudo, nice, przyda się, bo trochę ich poszło ostatnio. Zobaczmy, co ciekawego możesz mi zaoferować. Ator. Znaczy... Jak zwykle największym problemem pewnie będzie to, że demony, które będę mógł studiować, będą z czegoś, czego nie chcę zużywać. Najlepiej na jakiś asanny poziom. A ten mogę studiować. No wszystko za Psaras, a Psaras ma skillę jeszcze do wzięcia. Jeszcze pewnie jak na coś mi powiecie, że Hator ma medię, to nie? Nie, nie ma medii. Nie tu razu. Archanioła teoretycznie mogę mieć zaraz. Aż to nie aż tak zaraz chyba? Poczekajcie, więc to zerknę na wszelki wypadek. Na 16, czyli zaraz. Okej. Okay. Wydawało mi się, że później, szczerze mówiąc. Może przez to, że Archanio ma 18 jak tako. Mokoyobarion... Nie podobają mi się rzeczy. To prędzej bym mógł. To pytanie, czy chcę. Czy chcę Mokoya? A i to 18 poziomowy demon z rzeczy, których nie będę używał. Wygląda mnie cennie. I shall perform the fusion. Całkiem dobrze. Wyjątkowo jeszcze. Ale czy coś jeszcze mogę studiować? To mnie zastanawia. Z anioła nie fuzjuję.
Mothman kopa, Mothman nie. Ja też nie mógłbym tego Archanioła, ale jednocześnie zaraz bym tego miał. Tak trochę. Na. Spigen? Na PA Eidos? Nie. Eket? Czagin na PA? Do samego tego, żeby mieć go w tym. W kompendium. Ma to jakiś sens. Pewnego dnia mam wrażenie, że pożałuję tego, że nie daję demonom tego. Nie wiem, czy know-how. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Chyba. Chyba więcej nie będę już miał rzeczy do fuzjowania bez tego. Bez używania demonów, których nie chcę używać, więc... No, aś dostaniemy. Przy okazji będę kryptować dalej, jak coś spadkam, więc... To jest... To, co chciałem osiągnąć na chwilę obecną. Jakieś kolejne ciasne przejście, albo pomieszczenie. Tu nikogo nie ma, doskonale. Pomieszczenia, w których nikogo nie ma, to pomieszczenia, w których nie muszę walczyć. Same pozytywy. Tu możemy zejść na dół, a tu możemy wejść kałuże. Te sobie zejście na dół twojego złego. Będzie mnie denerwować, że na tym piętrze wyżej mamy nieodkryte piksele na mapie. Jezu, w finalu czwórce DS-owym tak miałem, że jak tylko zobaczyłem, że im brakuje jakichś pikseli, to miałem takie, nie, ja sobie na to nie pozwolę, muszę zgadnąć tę mapę. Nawet jeżeli to jakiś głupi piksel, które o niczym nie świadczą. Może trochę OCD, nie wiem, ale... Przeszkadza mi to. Nie no, ja bardzo ostrożnie chodzę. Spokojnie, tylko biję twoich starszych kolegów po fachu. Nie przejmę się tym. Spróbujmy może. To się barion. Możesz nie odpowiedzieć, proszę. To było szybkie. Jasne. Ej, to było miłe. Przepraszam. Najpierw mnie wyleczył, potem mnie pobił. Dobry kolega. Dziękuję. Wiecie co? YOLO. Okej. Okej. Au. Rozumiem, już wiem jak to jest. Jakiekolwiek deski szacunku, które do ciebie miałem, legły właśnie w grób. No dobra, jednego demona się udało zekstować. To już dużo. Tęgu. One były na Zio podatne. A Zumi też jest na Zio podatne. Zapomniałeś nic o bonus BGT? Chyba tak. Nie kojarzę aż tak bardzo bonusa, nie będę kłamał. Zresztą ja ogólnie... Im bardziej coś jest polskim memem, tym większa szansa, że tego nie kojarzę. O mój Boże, Marin Karin działa. Świat się kończy. Jeszcze brakowałoby mi tylko, żeby ten zczarmowany przeciwnik odzdrowiał przez to, że byli zaatakowani. Na szczęście czarm tak nie działa.
Je, to 104? Jeszcze bardziej mi przerażę, że po tych 104 on wciąż nie był na czerwonych hapekach. Zio. Hello. Nice. Dużo, dużo, bardzo dużo. Ale bardzo użytecznie przedmiotów, z których no, się będę dużo korzystał. A to jest przejście do tej drugiej części, zgaduję. Cztery zachnąkała. A co, jeszcze nie powiedz, że ryby głosu nie mają. Czym ty kurwa jesteś? Iktinika. Chłopca dosłownie ma ptasią maskę na głowie. Owszem, jest to krew. To były bardzo specyficzne odgłosy i nie jestem pewien, czy czuję się komfortowo z puszczaniem ich na streamie. No dobra, niech ci będzie. A już się rekrutowanie idzie. Rany boskie. Żeby zawsze tak dobrze szło. Tak samo, żeby statusy zawsze tak ładnie wchodziły. Zaraz będę miał chyba dość duże roszady w składzie, mam wrażenie. Czemu ja nie tepsem? Czy możesz mi tłumaczyć, dlaczego nie tepsem? Zdan to nie jest opcja. Na buffu to też nie jest opcja. Mama jest opcją. Marin Karin jest opcją. O kurwa, to działa! I can. Powiem tak, działające Marin Karin na holdę to zdecydowanie nie jest to, czego się spodziewałem. Doskonale. Ej, nie będę narzekał. Au, 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 au. Okej, ale tego Pitwave'a już we mnie mogli sobie odpuścić, okej? I w dodatku czarny się bardzo szybko skończył z tego, co widzę. Demon to działa. To nie powinno działać. Gdzie jest media, kiedy jest potrzebna? Nice. Nice. Ja nie wiem, do tej gecholi, tak? Już przypomnij na sobie, dlaczego czasem nienawidzę SMT4. Że back wleciał, to najpierw muszę przeżyć. A to nie jest oczywiste. Nawet jeżeli wchodzą mi czarne, to wciąż nie jest oczywiste.
nie mogę. Guys, ja nie mogę, stuknął. Mana mi się kończy. Przynajmniej wszyscy mają pełne HP. Kogoś wybiało. Okej, przynajmniej tam mi się wyklepali. Ja tak mogę cały dzień. Za późno już wykakałem. O! Ja pierdolę. Jesus Christ. Mana bonus, po to właśnie czekałem. Ty kurde. Idź w chuj. Nic nie przekazuję, bo mam już zanę. Po prostu młody, czy nie będzie medi. Okej. Okay. Podoba mi się, że przy okazji jej zmienia się moveset. Chuje. Zan. Raczej pufu. Na. Rodianik dostał poziom za to, że był, a nie za to, że walczył. Ale nie będę kłamał, nie spodziewałem się aż takiego... ...jedytoru. Ale dispoison się przyda. Maziostone, nice. Dobra, tylko w takim razie Aeros wypierdala z mojej drużyny i wchodzi Hecate. Waveman, prawie nie ma many. To mnie bardzo niepokoi. Zapis. Żeby nie zostać przypadkiem jeszcze bardziej zmemowany przez tę wspaniałą grę. Czy ja znowu jestem ślepy? Nie, ja nie przechodziłem po prostu przez ten. Przez przejście. Już pamiętam. Ja już wszystko wiem. Hej, numer. Zawsze w grach typu SMT brakowało mi jakiegoś sensownego sposobu na odnawianie many, szczerze mówiąc. Bo jakby rozumiem, że to jest zasób, z którego trzeba korzystać, ale jednocześnie chciałbym, żeby była sensowna metoda na radzenie sobie z tym. Bo bezsensowno jak najbardziej mamy, ale jak sam powiedziałem, jest bezsensowna. Tak, bij się mocniej. Chłop został tak szczermowany, że aż stał się masochistą. Oby tak dalej. Poziom dostał, nice. Ja też to też. Posmoothie. Mam już parę posmoothie. Nie potrzeba jej kolejnego chyba. Dobra. Czy mamy jakieś nowe apki ciekawe do kupienia? Zobaczmy. HP MP Recovery, MP Recovery zdaje się fajne, jak na to narzekam. Level recovery nie przepadam raczej. Skill smooth, fuck. To jest jedna z tych rzeczy, na zasadzie nie powinienem tego robić.
Jednocześnie nie wiem, czy jakoś zaraz nowe apki nie wskoczą. Zerknę w sumie. Bo kojarzę, że one mogły wskakiwać na jakimś poziomie konkretnym. Okej, okay, czyli z rzeczy, które mnie najbardziej interesują, to będzie bonus do ilości skilli, które mamy, ale to dopiero na 25, więc nie za szybko niestety. Jakby były szybciej, to pewnie mógłbym się jakoś zastanawiać nad tym, a tak to jednak trochę bieda, nie będę kłamał. Bo przez najbliższe 6 poziomów, no nie bardzo mnie to interesuje. Zaraz napady zacznę używać kamieni, tylko po to, żeby nie używać many. Potężne, ma buchu, nie powiem. A teraz jest tak biedna, jeżeli chodzi o możliwości jadkowania w tej chwili. Zresztą ogólnie moje party w tej chwili to są dwa demony, które tutaj nie mogą atakować. Jeżeli chodzi o te obrażenia. Hey, listen. Nice. Mądra Pixie zaatakowała wtedy, kiedy nie powinna i zabiła. Widzicie, nie trzeba się tkać ataki. Kurwa. Ja już się tkałem przeciw do ataku TBH. Zionga. Dobra, Warfanioła to okej. Okay. Aha, jest całkiem tankowaty, więc nie jest tym aż taśne. Buffu na wszystkich działaj. Nie chcę wykonywać się jakiejś śmierci, nie śmierci, więc po prostu będę kamieni używał. No jakby mi bardzo zależało, to mógłbym pewnie po prostu pogadać z Obarionem. I też bym się wydostał z walki jako tako. Albo postanów trochę mam. Mam nadzieję, że tak się też podatnego na ogień, to zużyję trochę artystonów. Nice. Absurd dostaje poziom. Mam buffu, nice. Inną sprawą jest to, że w tej chwili już jej nie potrzebuję w party. Jak się nauczyła ma buffu. Była zawsze coś. Dobra, kto następny? I Pondotara wskakuj. Tutaj mogę chyba tylko na dół zejść. Chyba, że... Nie, bo to mnie tu przeniesie. To tak, to tylko na dół. Relikwie! Dej! Dej! Minions! A, to mogę wejść teoretycznie. A tam jest jakieś nieprzyjemne gówno. Wskazuje, że tam nie po prostu... Yep. Inugami... 20 poziom? Buffo? I nogami zazwyczaj jest podatna albo na buffu, albo na zan, mam wrażenie. Więc zazwyczaj jest tak, że można, powiedzmy tak, na czuja strzelać, to zazwyczaj wychodzi. Ej, pop został licnięty. Dużo mam z Jostomów do łoża. Tak, teraz powinien mieć poziomy wszystkie. To są za silne, co ty gadasz? Ej, to one są za silne. Koleżanko. Proszę mi to nie melodzić. A, czyli tam mi to skuter blokowało, tak jakby. Zawsze coś. Są larwy. Demony to larwy. Potwierdzone info.
wszystko zamierzone chciałem tu i żeby nie było wątpliwości. Zaraz zabraknie mi kasy kompletnie, ale idę się uleczyć. Jeszcze mnie stać, więc jeszcze się leczę. Pewnie będę chciał się wyleczyć jeszcze przed bossem jako tako, więc na razie będę uważał z tym leczeniem. Jeżeli się okaże, że z tego czy innego powodu by nie zabrakło... Okej, zdążyłem. Że z tego czy innego powodu by nie zabrakło, to po prostu chyba spasuję wtedy. Wtedy chyba będę szybciej, a nie wracając tam. Wait. O, tędy przejdę. Wydaje mi się, że jest szybciej, niż jakbym szedł tamtym blokowanym przejściem. Weź mnie zostawcie, co? Ale tak też działa, a propos przeciwników podatnych na energii. No i zgaduję, że patrząc na to, ile dostaje się tych kamieni, to rzeczywiście używanie ich jako mag może być sensownym pomysłem? Zamiast używania zasobów w postaci many? Jeszcze jedna walka dla... Hajkitka... God damn it! Najgorszy typ ataków. To są ataki, których ja nigdy nie odważę się użyć, ale przeciwnicy ich będą używać i za często im wchodzą. Dobra, kopa, wskakuj. Piętro tu. I chyba będziemy musieli wejść to gówno jednak, okej? Tak to wygląda, przynajmniej póki co. Obawiam się, że to może być jakiś, nie wiem, Poison Floor, czy inne tego typu badziewie. Heatwave nie zadał tyle, ile bym chciał. Zamę? On ma zamę. Szybko. Jakby szybko demony dostają już te drugotierowe fale, zauważyłem. Na jakimś 15, 16 poziomie. Normalnie to raczej by to był jakiś, nie wiem, 20 któryś bym powiedział. Mazio, nice. Zaraz, nie. Za Bouncing Claw jak najbardziej. Claw. Teraz po skilli weszło, Mazio raczej nie chce. Herket może też ewoluować najwyraźniej. Mogę spróbować, zacznę ewoluować, co mi szkodzi. Nawal chce mi coś wyjaśnić. Podłoga zrobiona z kółka. Just like Naraku, be sure to have a means to cure poison. I shudder to think what would befall you if you're not careful. Of course, such a thing is no obstacle for the great Bogart. O, patrzcie, jaki jest ten śmieszny, lewituje i nic mi się nie stanie, o! Come on, Nanashi, get a move on. Okej, to ty poisz kwas. No, zgaduję, że w najlepszy... Nowa apka? Ja nie piję poziomu. Czemu nagle miałaby się nowa apka pojawić? Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem go. Nie. Ja zobaczymy, jak bardzo to boli. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Dużo większym problemem jest chyba to, że jako taki status chodzi. Aniżeli to, że to rzeczywiście zadaje obrażenia. Nie znam nad kałam buchu. I użyj buch w stronę. Nie mam ich jakichś super dużo, ale...
Nice. Bad Company. Przewoje demona na najwyższym poziomie jest toku. Nice. Kolejny poziom Zanmy. Tyle mi wystarczy. Z tego co kojarzę, to ten Kopatęgu też może ewoluować. Więc zastanawiam się, czego nie trzymać palty. Czy moje palty w tej chwili składa się z samych demonów, które mogą ewoluować? Chyba. Tak to wygląda przynajmniej. Cześć, Biki. Ja cię będę mało aktywny do zmiany, ale nie ma problemu. You can sense something up ahead. Coś mnie czeka w środku. Pakować. Ja to znam uczuć, że po prostu siedzę na Steamie, bardziej słucham, jak coś mi padnie w ucho, to zareaguję, aniżeli aktywnie uczestniczę w czacie. Znam aż za dobrze. Mam wrażenie, że moje party nie jest tym, co bym chciał, żeby było na ten, na walkę z bossem. Z drugiej strony... Nie, wiesz co? Zostawię jak jest, najwyżej się okaże, to błąd. Chyba, żeby Kopatęgów wejść. To też nie wiem, kogo za niego miałbym wrzucić. Aerosa. Średnio i Pondatarę. Zaraz. Nie, na pewno, bo będzie podatny Malinkani, prawda? Prawda? Wrzucę i Pondatarę. Ose. No nie, nie się mógł być boss podatny na Malinkani. I am Ose. By Lord Lucifer's decree, I will murder any and all who try to take this crest. Consider yourselves warned. Turn around and leave this place immediately. Słuchaj, mam propozycję. To ty się obróć. Nie patrz. Ja sobie to wezmę i pójdę. Niech się nie dowie, nikt nie zauważy. I will paint my twin blades with your blood. Twin blade? Lepsze doń. Okej, okay, jaki jest twój biznes, kolego? Na pewno nie Agi. Na pewno nie Zio. Pewnie Hama. O kurwa, nie Hama. Imbifo to jeden z tych wspaniałych demonów bez słabości. O mój Boże! O, ho, ho, ho. Ja już nie chcę. On dosłownie nie jest na nich podatny? Czy mi się wydaje? Nie, on... Nie ma wrażenie, że chłop jest dosłownie na nic nie podatny. Ej, to tak wygląda, chyba że... Gun? Bo wszystko inne już chyba sprawdzałem, ej? A, w ten sposób mi oczywiście nie pokaże, bo czemu nie? Ja w tym mogę strzelić, ale to raczej mija się celem. Chciałbym, żeby miał jakiś przedmiot, który działa jak Deep Poison, ale na serp party. Domyślam się, że mogłoby to być całkiem silne, ale jednocześnie jestem na etapie, kiedy go potrzebuję. Nie użyję przecież Blighta dwa razy. Prawda? Prawda? Jak przy okazji, wytrzymały chuj. Eee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 
dzieje? Przecież Blighta dwa razy! God fucking damn it. O nie, jestem retarded. O mój święty Boże. Okej, to akurat było bardzo głupie z mojej strony. Nie będę kłamał. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Au. O, ona ma posumudi. Przestań! Przestań blajtować, chuju. Resist, please? Say no more. Attack down? Say no. Niech ktoś mnie proszę zabije. Jak jeszcze raz zaatakuje kogoś, to użył te cakalmu. I swear to fucking God. Czemu ja to robię? Dlaczego ja taki jestem? Czemu mam pani złotej rybki? Przestań ty zakarnować, chuju. Ale przynajmniej ona mnie leczy, I guess. Okej, spudłował. Czemu w pewnych RPGach, bo sobie mają dostęp do sanity, wyższych umiejętności w porównaniu z graczem? Żeby stanowili zagrożenie względem tego, że ich AI nie ogarnia, I guess? To pierwsze, co mi do głowy przychodzi. On teraz nie użył TTK, no? I nie chcę rozmawiać o tym, co się dzieje w tej walce generalnie. To jest jedyna osoba, proszę, nie rozmawiajmy o tym. On ma counter. To jest ciekawe, że boss, który rzuca te tackle, ma jednocześnie counter. Mam wrażenie, że to trochę kontrproduktywne. Ja pomyślałbym, że boss, który ma te tackle, nie będzie chciał być atakowany fizycznie, więc nie będzie potrzebował countera. Jedyny progres, jaki robię, to w mojej podróży do retardacji. A to jeszcze są... O mój Boże! To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Ja tylko chcę wrócić do tego, do healing spota. Nie przejmować się niczym dalej. Nie gadasz po item. To brzmi, jak coś zupełnie zabić. Zanstone. Nie było warto. Zaraz zacznę zadawać sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Czy jeżeli atakuję, a nie idę, to czy mogę sobie nabić poisona? To nie było zbyt optymalne.
A moimi nogami nie żyje. Ja zaraz też nie żyję. Nawet kiedyś się nauczysz czegoś porządnego? Zobaczmy w sumie. Goddammit, czyli się nabija. Hello? Hej! Nie chcesz mnie wyleczyć może? Nie chciał mnie wyleczyć. Ujek. Okej, byle się stąd wydostać. Tak wiem! Tak wiem! Tak wiem! Nie krzyczcie! Nie! Przestań, przestań, przestań. Abort, abort, abort. Czym jest ta emotka? Hype. Ej, nie serowałem, okej? Okay? Czemu to jest w ogóle hype? Czyli jestem... Może jestem ślepy, ale nie widzę, to miałby to być Hyper Cheese. Albo jestem za bardzo nie w temacie jedno, dwojga. Nie zdziwię się, jeżeli to drugie. Proszę, wylecz mnie. Nalegam. Lecz mnie. Dobra, kogo ja chciałem mieć w party? Beckett... Jadhanio... Nie, wrzucę i Pondotara. A w sumie to... Może tak zrobię? Proszę wsadź to tutaj. Nie! Ja widziałem, co tam się pojawiło. Nie chcę, żeby to mnie dopadło. Nalegam, zostawcie mnie. Swoją drogą, jako naczelny hater Bloodborne'a mam bardzo silną ochotę postreamować go jeszcze raz. To tym razem z dużo większym ogarnięciem tematu. I ocenić go jakoś bardziej, powiedzmy, na chłodno, z większą wiedzą i tak dalej. Więc nie wykluczam, że coś będę w tym temacie robił, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Nie trafiłem, prawda? Oh no. Oh no. Jest to hacket. Idź po ich. Na Ziongę nikt, na Mudo nikt. Serio? Aż dziwne. Ale chociaż go idę. Ale jeszcze, nice. Dobra, to wezmę i odpalę do końca. I wspominę tego na... Beckett'a to już autowalkę sobie zostawię. Beckett jakiś straszny nie jest. Zwłaszcza, że jednak o te parę poziomów niżej jest. Dużo kamyków wpadło. Dobrze się składa, ktoś tam... Ktoś po mnie biegnie. Chodzi mi, żeby wpuścić autowalkę przez to, że Shock and Amaze. A jednocześnie uważanie, że to byłby błąd. Mimo wszystko. Młoda? Nie, tym razem. To wciąż jest tylko szansa na status, a nie gwarantowany status, więc... Da się z tym liczyć. Leave it to me!
You're in good hands. Nie padł dużo ekspertań, szczerze mówiąc. A szkoda. Nie mam makary, a czy mam slota na makarę? No właśnie, nie wydaje mi się. Mam pełne sloty. Więc nie wiem, co ty mnie polecasz, przyjaciółko. Suku pinków w jednym pokoju. I wonder where this one is going. No, kolejny klik, każe mi się tu nie szwędzać. A masz to fuzjować. Na razie to mam od czego pierdol dostawać. I co gorsza, nie wiem, co jest ich słabością. Magi. Yep, Magi. Ej, to co? Ile tym razem będzie hold? O kurwa. Przysięgam, nie ma nic bardziej frustrującego niż ileś hold ucham. Chyba się przewidziałem. Musiałem się przewidzieć. Na etap, kiedy przeciwnicy mogą sobie tak po prostu mazjonki używać. Come on, musiałem się przebijeć. Tak, mam bardzo mocne kopium obecnie, a to? Czemu? Dlaczego? Ja się grzecznie pytam, dlaczego, kurwa? I patrzcie, długa holda. Patrzcie, długa holda chodzi. Nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem ci z tego. Matko kurwa boska. A jeszcze mam po nim tu. Ja pierdolę. Ale to jest gonna be good. No, pada jeszcze. Holy fuck. Na chwilę, ale wszedł, uratował mnie. To jedyne, co mnie obchodzi. Gdzie moje paraliże? Muszę ich zacząć zabijać, bo nie wytrzymam na dłuższą metę. O mój Boże. Au. Au, 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 au. Czy ja mam Magic Tone jeszcze? Paraliż, proszę. Kat. Wiemy. Proszę. Au. Ty. Kurde, pojebana. Proszę. Okej, okay. Przed paraliż jest pięknie. Okay.
Muszę się leczyć, to jest najgorsze. A jednocześnie nie mam czym się leczyć. I nie mam nawet stonu. Jednocześnie medycynki mnie wciąż leczą więcej, z tego co widzę. O mój Boże. To jest absolutnie paskudne. Czemu leczysz nie tą osobę, co trzeba? Jeżeli pójdzie Mazionga i to tak umrze. Okej, nie umrze. Tak jest. Next. Trzeba kogokolwiek wrzucić, to będzie odporny na Zio. Od Janik, ale czy on ma jakikolwiek skillek, który mają sens? Pierwą cyklon ma na bonus. Niekoniecznie, to jest ten problem. Mogę wrzucić się psa w sumie. Ona nie jest... Nie jest odporna, ale nie jest też podatna i może mnie leczyć. Więc to będzie bezpieczniejsze niż po prostu opływa ona mnie nie wyleczy teraz. Nie wytrzymam. Ja ich nie wytrzymam dzisiaj. Okej. Okay. Jest okej. Okay. This is fine. This is not fine. This is fine. This is fine. This is fine. This is fine. Wszystko jest w porządku. Nic złego się nie dzieje. Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Kocham SMC4. Najlepsza gra, jaką w życiu grałem. Nigdy nie grałem lepszą grę niż SMC4. A już na pewno nie lepszą grę niż SMC4 Apokalips. Po to właśnie idę, da. Brakuje mi powoli kasy. Nie wykluczam, że będę musiał wyjść na dżonu tylko po to, żeby się wyleczyć. Nie pokoi mnie, że dałem mi challenge questa w tym momencie. Nie jest gadne. Fuzja. 15 fuzji. Spoko. Będę czy później tak się to zrobi. Patastone. Okej. Pytanie, jak masz daleko do wyjścia. Jestem przy samym wyjściu, bo tutaj głównie... Tutaj jest głównie tak, że się odblokowuje skróty do początkowej lokacji, więc to nie jest aż tak źle pod tym względem, ale... Też nie jest jakoś super. Z tego co mam, to... Mokaj chyba? Yep. Tak chyba będzie najostanniej. Obalenie jest absolutnie okropnym demonem, jak tak patrzę. A propos fuzji. Może Ameno Uzume w końcu będzie miała medię? Przydałoby się. Opowiedz mi o tym. Kontynuuj, proszę. Same demony. Też nie czuję. Jest kusząca opcja. Czy jest powód, tak jak ja miałbym tego nie robić? Ja żadnego nie widzę. Jacku Mrozie, witam. Czy coś jeszcze mogę studiować tak na szybko? Jelan z automatu odpada, bo się pojawia teraz, więc Jackfrosta się będzie robić. I nogami chyba też zresztą. Yep. Azumi... Nope. Naga? Vodianic Headcat. Dobra, na ostatnie. Jednocześnie trochę...
Ma strasznie dużo umiejętności, które chciałbym przenieść. I to mnie nie pchaje. Bo i to ma raczej. Nie z tego, z czego bym chciał. A to nie z tego. I'm the one who knocks. A to nie. Mogłem teoretycznie tak to zrobić na papierze. Ale chyba zaraz lepiej zaczekać na jakieś inne demony. A dobra, na razie chyba to zostawię. I Hecate ma zaraz ewoluować z tego co pamiętam, więc tutaj też mogę powiedzmy zdać sobie. Uuu, Melmaidka. Witam. Zaraz co masz na myśli? Okej. Okay. Okej, to pomyślałem. Pobawmy się. Nie. I teraz będę mógł pogadać, zanim się wkurwi. Szukam sojuszników. Tak. Okej. Okay. Pani władzo, to nie tak? To wcale nie tak, pani władzo. To mitologiczna postać, która ma tysiące lat. To nie tak. Nie no, nawet nie wygląda aż tak dziecięco. Jest dużo więcej designów, które są bardziej dziecięce niż syrenka, okej? Okay? Na naszej nie może być to młody. Ma sobie też w końcu iluś tam tysiącletniego boga. S? Co, syrenka do party? Tak, też nie mogę uwierzyć, że syrenka zdecydowała się do mnie dołączyć. Aż mi się przypomina syrenka z tego. Z piątki. Z tym świetnym, unikatowym skillem. Ej, skillet, taka fajna mechanika, która była tak... nie do wykorzystana, że tak to ujmę. Navarre time. Oh no, not the Navarre time. Odmawiam Navarre time'u. Nie będzie Navarre time'u. Nie zgadzam się na Navarre time. Nie dopuszczę do tego, żeby nastał Navarre time. Nie, czy wyraziłem się dostatecznie jasno? Nie ma Navarre time'u. Nie ma też ekspert dla mnie najwyraźniej. Sukunda. Sukunda nuts. To kogo by... No nie wiem, chyba Badian dostał poziom nie będąc otwarty nawet. Nice. Bo to jest zejście na dół, jak nie mam, prawda? Tak, to jest zejście na dół. To chcę zobaczyć, co jest jeszcze na tym piętrze, bo go do końca nie wiedzieliśmy. Nie zdziwię się, jeżeli będę musiał wrócić jeszcze do punktu ładowniczego Navarra. Trzeba mega spłufu, co? Mulda weszła doskonale. Navarra wciąż... Nie ma swojego czasu. Z tego jestem bardzo zadowolony. To jest zabinka na dół. Zastanawiam się mnie, jak to działa, że tam była zabinka, tutaj... Ale to żeśmy się nachodzili.
tutaj była skrzynka tylko. Czyli tylko skrzynki im brakowało tak naprawdę. O, incens, nice. Incensy to te magiczne przedmioty, których nigdy nie używam. I potem siedzi mi ich 500 w ekwipunku. I w sumie nie wiem co z nimi zrobić. No, no bo teraz to się nie opłaca, może później jakiś demon będzie bardziej potrzebował. Jeżeli się trafiają incensy dla protagonisty, to spoko. Jeżeli... Bo te incensy nie są dla protagonisty, right? 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 Incensy są dla protagonisty. Nie wiem, czemu byłem przekonany, że incensy działają tylko na demony. O mój Boże, widzę już pewien problem, który mnie czeka. Spójrzcie, jakie ładne. Nawar. To jest swój czas, Nawar. Tutaj właśnie leczą tylko HP-ki, tego co widziałem i to tak średnio mi odpowiada. To nie jest skrzynka? Nie, otworzymy ją. To coś nie jest zaznaczone na mapie. Ach, stąd będziemy mieli bliżej, jada jada, tak wiem, jesteś potężny na war. Zignorujmy wszystkie demony po drodze. I rozwalmy barierę. Kim ty jesteś? Today is my day in the sun. Będzie dobrze. Na pewno sobie poradzę. Tym razem nie mam marinkali, więc nie będzie aż taka prosta. A dormina aż tak dobrze nie działa. Azja mogę użyć. Mech, 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 mech. Ej, ale dalej widziała. I teraz tutaj ich nie budzi. Aha, 9 mobów. One wszystkie się liczą jako jeden. Poza tym 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tej chwili jest ich 10. A jednego już zdążyłem zabić. I cześć macie, nie tak z tego. Dużym pozytywem jest to, że nawet jeżeli są traktowani jako jeden, to dostają obrażenia od obszarówek wielokrotnie przez to, że są jako holda. A w związku z tym oni też mają dużo więcej HP i mają dwie tury. Cieszę się, że nie było cię wcześniej. Tyle ci powiem w tym temacie. Okej, okay, chyba... Chyba nawet nie musisz się cieszyć, że cię nie było wcześniej, bo tutaj wcześniej stwierdzili, że zrobił dokładnie to samo. Goddammit, nie weszło. Nie no, generalnie problem jest tego typu, że można dostawać parę hold pod rząd. Mój osobisty rekord póki co to 3. Dzisiaj. Jestem ja, że powiem, że kogoś raz dostałem 5. Ja nie żartuję. 2500. Na nisko poziomowy demonie. Dream Feast. Na. Scratch ten. Okej. Przyda się. Potencjalnie. Czy jest to coś jeszcze do zniszczenia? Chyba nie. Przynajmniej nie przez Nawara. Na szczęście. Dobra. Oni nie byli nadpodatni. A nie, on też ma Zio Stone'ów. Nie dobrze.
Pozbądźmy się jego. W pierwszej kolejności, potem się będę martwił resztę. Tak, ja też tutaj many nie ma, ale to by się przydało takimi debiutkami. Fajnie tutaj skatura. Nawet od zwykłych ataków. Yep. Melmajtka poziom dostanie. Nauczy się Mazan, nice. Nice. Więcej obszarówek. Zwłaszcza jak patrzę na te ho... O, kasy na leczenie. O nie, sztylecik mi się skończył, biedactwo. Coś tu jest. No, jeszcze zostawię. Domyślam się, dokąd to może prowadzić. Pytanie, kto mi tutaj niepcodziankę szykuje. Na pewno nie Dagda. Zapisz i weź. To było coś, co planowałem zajść, najpierw chciałem ogarnąć tą skrócik. Okej, co my tu mamy? Daj kulkę. Holskryst. Nikt mnie nie bierze na grę z zaskoczenia. Nie poznaję cię, Atlus. To dziwne uczucie, kiedy gra jest dla ciebie zbyt miła i zastanawiasz się, co poszło nie tak? No, ale skoro dostałem kasę, to absolutnie nie będę się wahał przed wykorzystaniem jej. Ładek. Tutaj musimy dosłownie spaść. To wygląda, jakbyśmy musieli dosłownie spaść. Przynajmniej nie wsiadamy do trumny, żeby zjechać się w dół wodospadu. Podziwiam w ogóle, że absolutnie nie boi się spadać z kilku... mało, chyba 10-metrowego wodospadu. Coś tam wyczuwamy, no dobra. To tym razem wyczuwamy. O nie, to kukle. Gdzie była ta dyskusja na temat spadania z wysokości do wody? Bo miałem dzisiaj dyskusję, znaczy miałem albo widziałem dyskusję na temat spadania z wysokości do wody. I nie jestem pewien, czy to było na urlopkach, czy to było... na jakimś innym serwerze, łamane na kanale, na którym byłem. I mam bardzo silne poczucie déjà vu. Dlatego widzicie tę mapę? Ona nie będzie mi dawać spokoju. Moje OCD nie pozwala mi zostawić tej mapy niewypełnionej. Taki fajny, mały pokoik. To jest też zawsze moje przekleństwo w grach typu Action Verge, gdzie dają graczowi ogromny pokój wypełniony niczym. I człowiek potem patrzy sobie na procent... na te procenty, na kwadraciki na mapie i takie, nie no kurwa, nie zostawię tego tak, nie mogę tego tak zostawić. W dwójce pamiętam było parę takich miejsc, gdzie te sektory były absolutnie ogromne. Jeżeli chodzi o otwarte przestrzenie. Okej, chyba więcej nie... nie zwiedzę, bo Geosz mnie wcisnęła do arki.
Kojarzę cię. O, nie pamiętam z nazwy. Sukuna Hikona. Seal away the most dangerous foreign deities. Why have you come to this sacred place? Potrzebujemy siły tego kolegi, który na pewno sprzymierzy się z nami, jak go wypuścimy. To wcale nie jest tak, że ktoś nas wykorzystuje. What do you mean? No doubt Odin's machinations have steered you to his sacred ground. Nie, Odin, kto to? Nie znam typa. Pamiętajcie, najpierw trzeba kogoś pobić, a potem potencjalnie wytłumaczyć, w czym jest problem. Sukuna Hikona. To się źle skończy, prawda? Prawda? Okej, okay, podatny na Rio. To już dużo pomaga. I nie zdziwię się, jeżeli będzie buffu używał. A, z Ukicem to oznacza, że... Na pewno go uśpię! Aha, nie. Powinienem powoli zacząć się używać buffów, I swear. Ja to widać, nie, jeszcze nie jest ten dzień, w którym to robię. Kiedyś w końcu wejdzie, prawda? Opium. A, przy najbliższej okazji zmieniam majtkę na coś innego. Aku. Au, 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 au. Rozmowa o skokach do wody była wczoraj z tymi Sekirem. Blisko wystarczająco. Oj, majtko, lecisz. Mogę stać na z jednej strony, tak? Z drugiej strony... wstawiając na warata leczenie, które mi daje ta? Które mi daje... Asahi? Więc nie wiem, na ile to rzeczywiście rozwiązuje problemy. I chodź, kurwa, synu. Aby się z Yonga teraz przydała. Na przykład taka od Mokoja. A propos Mokoja. Kicho? Gram tutaj. Nice, budowo. On w ogóle ma trzy tury, tak teraz zauważyłem dopiero. Strasznie dużo tych tury jedu. Jestem przyzwyczajony zawsze się do góra dwóch. Na pewno trafi. Trzeba próbować, okej? Może kiedyś wejdzie. Nie jest powiedziane, że jest niewrażliwy. Tylko po prostu nie trafiam. Prawda? Prawda? Au. Excuse me? Excuse me? A, czy ma to, co jest jednocześnie odporne na buchu i na... Tak, mam. Betul chcesz tą kurwa Melmajka, co? Wiecie co? Pestury za pestury. I chaos, kurwa, synu.
I kurwa ho. Obejrzenia same się nie zdadzą. Robimy to dla ludzkości, nie dla jakichś bożków. You tell them, Nagi. So, you will challenge the gods themselves on behalf of mankind. Your blind faith and ignorance is a horrifying show of selfishness. I have no choice but to make you obey. Onio. Onio. To się źle skończy. My power is shining through. There's gonna be fun. Nie, no na pewno Asaki nie wskrzesi. Kopium. Potęga. Hej, Śmir. Nice. A ma na niego nie to działa, prawda? A ma brzmi jak ktoś, kto kompletnie by na niego nie miał prawa działać. Rezistuje. Chod, begone. Au. Au. Chicho, skurwysynu? Najgłupsze w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko mam szansę to jeszcze jakimś głupim cudem wygrać. Aczkolwiek liczę chyba bardziej niż na cokolwiek innego na to, że asysty mi wejdą, jakie powinny. Makadżam. To nie jest fortunne. Patra. Wolałbym diję chyba. Nie zależy mi aż tak bardzo na umiejętnościach Archanioła. Au. Okej, już tego nie wygram. O Boże, on krytuje. O Boże, Śmirk. O nie, Asahi. Au. Au. Ale to nie trwało długo. Ej, słuchajcie. Dagda wciąż najpewniej wiesz, że będę się go słuchał. Ja nigdzie nie idę. Ej, to było... bardzo niefortunne. I nie będę kłamał, jak na to, ile obszarów w nas rzuca. To, że nie dostajemy praktycznie w ogóle tych... Nie dostajemy praktycznie w ogóle obszarowego leczenia, to jest trochę mem. Dobra. Czego jestem pewien? To, że... Moko jest w stanie... Kurde. Mermaidka jest dobrą opcją przez Zelichta, ale tylko przez to.
To jest chyba najsądniejsze, co mogę wymyślić na chwilę obecną. Bez fuzjowania dalej. Mógłby jeszcze w sumie jego przesialony jest podatny z kolei. Plus. Aż nie, Fangbreaker zadziała. Spróbuję tak zrobić. I liczyć na to, że nie zostanę brutalnie zjedzony przez początkowe użycia tych lodowych ataków. Zobaczę na razie tak, będę rzucał Nawara, nie lubię Nawara. Nie lubię Nawara. Zwłaszcza kiedy mamy Tarukadze i Makakadze. Okej, tym razem nie obiegam mapy, fajnie. Rozumiem. Cześć, Sukunek Kona. Przybyliśmy od Arkę, siema. Arkę Gdynie. Jada, jada. Okej, czy jeszcze raz. Zio. Fangbreaker. Next. Rakukadża. Siema, Stawik. Co tam? Jak życie? Jak się bawisz? Bo ja wyśmienicie. Spoiler, nie bawię się ani trochę. Znaczy, to Bipel, to pierwsza walka, która zdaje się zmuszać mnie do używania typowych SMT rzeczy typu buffy debuffy, okej? Okay? Więc i tak dość późno. Jak do tej pory radziłem sobie bez tego i żyję. Jeszcze jeden Fangbreaker chyba i będzie hit. X plus 1 minus 3, nice. Chyba Marynie. Chciałbym, żeby on był łatwym bossem, nie będę kłamał. Nie ma po co pasować. Ej, słuchajcie. Kiedyś trafię. Opium. Do nothing. Z jednej strony tak, z drugiej... Boli mnie strasznie brak obszarowego leczenia. To jest tak frustrujące. Jeszcze jedna lekarza. Z tego co pamiętam w SMT4 max jest plus minus 3. Więc na tym poprzestajemy na razie. Ataki, czemu mnie nie leczysz? Okej. Okay. Ich klinikę możesz bić, że się ze mnie podoba. Tak mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to, że używa Infernal Hail'a, bo... On zmniejsza akurację. Więc prędzej czy później będę potrzebował jakiś sukunt albo czegoś ten deseń. Który kasnął na mnie hajd, dostałem, nie wiem, pretensje do kogokolwiek za Doublemontów. Cześć Sylwia. U mnie dzisiaj burza była, taka dosłownie chwilowa. Grzmotnęło tak ze 2-3 razy, ale tak naprawdę solidnie i tyle. U mnie nic nie ma. Jeszcze przejdzie. Nie żałuj. Pudło. O mój Boże, on trafia. Kwestionuję. Tak, kurde. Ale zaraz tak w kadrze pójdzie. O mój Boże. Zdecydowanie pójdzie tak w kadrze. Bo całe mojej party kurwa nie żyje. Wow, nie mogę uwierzyć, że całe moje jebane party kurwa nie żyje. O, zawiało nas. Pełbie mi się kręci. O, 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 o.
przestań. Jestem na minus 3 hit rate, by the way. Żeby nie boję, nie żartuję. Nie wiem, jakim co do mojego jeszcze tapiam. Nie wiem, nie rozumiem. Nie powinienem. Najlepszy pozyt, że... Nie no, fajnie jest. Dobrze się go tapia, o dziwo. Opieramy. My pa- o! Zaczyna się. Teraz to dopiero będzie let's go. Okej. Okay. Jezu, ich klinika w tej walce jest tak świetnym demonem przez odporności. Wiesz co, zróbmy tak. Znaczy nie mówię, że jest złym, bardziej kwestia, że odrobinę frustrujące jest trafianie go. I fakt, że nie wydaje mi się, żebym w tym momencie gdy miał sensowną dekundę. Zwłoku kadrze pewnie gdzieś bym znalazł, dekundę niekoniecznie. Jezu Chryste, Archanioł. Jada. Robię to za złości. On się wkurwił na mnie za to. W sumie to popełniłem błąd, bo Punkbreaker zmniejsza tylko atak. Czy... Aż nie czaj, to... A nie, magiczny też. A to ludzik. A to easy. My odpieczętowujemy teraz, yep. Bo Odyn nas wysłał. Ej, słuchajcie, mam taki świetny pomysł, ale pewnie komuś się to nie spodoba. Technicznie ma rację. O, miód, zajebiście. Pudło. Trafił. Gardę ją. Ładny kryt. Podoba mi się. Jack, stoi się mana kończy. To mi się bardzo nie podoba. Wiedziałem, że on użyje tak kadrza i sweatu, faki. Miał tyle możliwych buffów do użycia. Już użył tak kadrze. Spierdalaj! To są moje podziękowania. Spierdalaj! Okej, okay, boss jeszcze nie jest nawet na krytycznych HP-kach, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Zwłaszcza, że Jackross nie ma już many. Czy ja mam cokolwiek to leczy? Nic innego nie radiamy, prawda? Nope. O mój święty Boże. A jest na czerwone HP. Wszystko będzie ok. Przyszmy majkę do rozpraszania. Znaczy, Jackpot jeszcze jedną turę chciałbym, żeby posiedział, bo ma dużo wyższy poziom, a jak wszyscy wiem, to dużo zmienia. Plus Jackpot ma rakka, że majka by musiała je dostać. Więc na chwilę obecną jeszcze jestem na etapie, gdzie wolę jeszcze tą jedną, którą Jackrossa przetrzymam. Jezu, a już krytuję. Asahi nawet jest na tle monta, żeby nie bić tego. Znaczy, żeby nie leczyć Jackrossa. Dobra, Sio.
Mam śmilka, chcę go wykorzystać. Atak. A i Jack Frost da to ten. Możesz się ręcznie zmienić, więc tym lepiej. Asahina bez supporter. O no 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 no. Jest nie, że PNZ, skoro tego używa, to jest odporny na oba. Nie próbuje atakować. Nie ma chuja, żebym próbował atakować. Let's go! Powiedział człowiek ten... To jest jeden z tych tropów, które zawsze mnie denerwują we wszelkiego rodzaju jakichś powieściach, czy grach, czy czymkolwiek. Muszę ci spuścić w pierdol, bo nie mogę ci wyjaśnić, na czym polega problem. Powiem ci, że ej, słuchaj, popełniasz błąd. Ale jaki błąd? Nieważne. Idę ci wpierdolić. O, tak, kada, nice. Daj się im medie, plus. Agile mało. Nawar wciąż nie dostaje tych nowych umiejętności. Kompletnie zignorujmy to, że było mówione, że to będzie błąd i nie powinniśmy tego robić. Ech. Okej, zobaczmy, jaką puszkę Pandory tym razem otworzymy. Nie mogę wcześniej to sam przejść? Pomyślałbym, że Odin mógłby spokojnie tej tam sobie poradzić. Była bardzo dobra strategia. Podziel się. Tak z ciekawości. Nakładanie mu Seek. No właśnie kojarzę, że często bossowie mają jakieś takie bardzo specyficzne słabości. Czy mogę tego nie robić? Wychło w czas, Asahi! Wychło, kurwa, w czas! You're breaking that seal one way or the other. Even if I have to make you do it. Co wy myśleliście, że macie jakikolwiek wybór? Jak Dagda siedzi w waszym ciele i może w każdym momencie przenieść na dwie konsole? Okej, okay, zobaczmy jakie raczytko wypuściliśmy właśnie na świat. I guess. Chyba pamiętam, co wypuścimy i to wcale nie będzie nieprzyjemnego. A i biorąc pod uwagę, że wszyscy nas ostrzegają cały czas i jest na zasadzie, o nie, nie róbcie tego. Nie jesteś daleko, Sevik. Cześć Krishna. Cześć Dagda. Mam flashbacki z Krishny
że był bardzo irytujący. Sahi ma teraz takie, czy my właśnie popełniliśmy błąd? Jej, nagrody za uwolnienie na świataczyczka. Doskonale. Salvation był podsiepały. No, Salvation generalnie nie jest jakiś super. Czemu dopiero teraz? Czemu nie chwilę temu? Fizycznych umiejętności nie biorę. Archanioł się uczy. Buffy? Więcej buffów. Agile Mao. Delicje. Czemu Zanma jest tańsza niż Agile Mao? Nie będę kwestionował. Archanioł będzie dalej ewoluował. A w sumie... Teraz ja Affinity jest rzeczą. Jasne, zmienię się. Hej, spójrzcie, żaba zmieniła się w jeszcze bardziej ludzką żabę. Nie, Discordagira, halo. Pozbądź się Hardworkera. Nie możesz ciężko pracować, nie ma ciężkiej pracy. Zio. Masz Mazio, nie marudź. Ona wciąż nie ma Medi. Monka jest? Nie, przeciwnikiem. Znam jednego takiego hinduskiego boga, który chciał zbawienia poprzez niszczenie. Flynn must submit. O tak, to kolejny z moich ulubionych topów. Ktoś zadaje pytanie. Zostaje kompletnie zlany. Śliczne pytanie, na pewno ci odpowie. Mogłeś mnie nie tykać, zgadzam się. Niemożliwe. Jak do tego doszło? Nie jestem w stanie pojąć. Bogowie nas oszukali. Ona nie zasługuje na pocieszenie. Ona na nic, kurwa, nie zasługiwała. Absolutnie na nic. Okej, zabiliśmy automatycznie questa. Nice. Jakby nie będę nasze. Ona się jeszcze nie uczy tego skilla, którego się miała uczyć. Bahaj! Chociaż dajcie mi rzecz, Bufulana. Słucham? What? Czemu miałbym? Wypuścił Balda na świat, o nie. Tylko nie Bald, w sumie nie wiem co gorsze, wypuszczenie Krishny czy wypuszczenie Balda. Jedno i drugie jest absolutnie okropne. Anyway, na dziś to było na tyle. Czego z League of Legends? That's a joke. Nie, spokojnie. Nie, właśnie planuję kończyć ten. Na dziś to było na tyle.
W sobotę normalnie będziemy dalej cisnąć Dark Souls 2, NG Plus będziemy cisnąć. Myślę, czy jakoś poniedziałki albo w piątki nie wcisnąć Bloodborne, ale jeszcze jestem na etapie myślenia i na pewno nie w ten piątek. Także do soboty pewnie przemyślę i będę dawał znać co i jak. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!